Experience a universe of possibilities. Intergalactic Aerospace Expo 2953. All your favorite ships and manufacturers. Plus, a few new surprises. Touching down at Tobin Expo Center, November 17th. Kościół Chrisa Robertsa. Niech żyje nam święty Krzysztof, tak? Dokładnie, Star Citizen to scam. Tak, zawsze i wszędzie święty Krzysztof kochany będzie. Nie mam pytań. Tak. Dobra. Jesteście dziwni, nie znam was. Oj tam, jacy tam dziwni. Przecież chodzi tylko o to, żeby kochać świętego Krzysztofa. A, wiesz, on czasem robi takie fajne promocje i daje na przykład teraz 2 tygodnie darmowego latania. No właśnie, dokładnie. Promocje. No panie, za darmo to uczciwa cena. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. No właśnie, nadchodzi Expo IAE 2953, w związku z czym przez najbliższe 2 tygodnie będzie można zagrać w Star Citizena za darmo. No, Intergalactic Aerospace Expo. Dokładnie. Będzie można również wypróbować część niektórych statków, które zostaną wybrane przez CAG. Zakładamy, że pewnie te, co wygrały Showdown, ale pewnie coś tam może jeszcze dodadzą. To w sumie dużo nigdy nie wiadomo. Jest, no. Już rozpiskę zrobili, dużo tych statków jest. No właśnie, z czym na pewno wiele osób przez wzrost popularności gry zastanawia się, czy warto grać w Star Citizena, czy warto tą grę kupić, czy warto w nią w ogóle zagrać, czy to już jest ten moment, czy jeszcze czekać, czy to kiedykolwiek wyjdzie i wiele innych dramatycznych pytań. Dlatego też może dzisiaj byśmy spróbowali, panowie, trochę rozjaśnić to ludziom, którzy mają wątpliwości. Kim może jesteśmy, komuś... dokąd zmierzamy, tak? Dokładnie, co chcemy, nie wiemy, czego chcemy. Może kiedyś się dowiemy, tak? No tak. Kim jesteśmy? Bakerami. Czego chcemy? Nie wiemy. Kiedy to dostaniemy? Nie wiadomo. To jest scam! To jest scam! Scam Citizen! Tak jest. Wyjdzie kiedy wyjdzie, tak? Że tak powiem. Więc myślę, że moglibyśmy sobie zadać takich parę pytań sami do siebie. Może komuś to pomoże podjąć decyzję. Może zacznę, czy Star Citizen to scam? Tak. No. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Ja bym powiedział, że to nie jest to scam żaden. Jeszcze nie widziałem w życiu żadnego skama, który płaci ludziom za pracę. Także nie wydaje mi się, żeby można było to nazwać skamem. To jest standardowa gadka ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym projekcie, a słyszeli coś od kogoś gdzieś kiedyś w internecie. Tak, że ta gra ma nigdy nie wyjść przede wszystkim, to jest najczęściej podejmowany zarzut. Wiesz, moja ulubiona opcja to jest jak Asmongold ogląda tą prezentację początkową engine'u i nagle wyskakuje coś takiego jak Karak i jest tak, o statek, o! To musi z $6000 kosztować. I w tym momencie facepalm. Bo jeżeli ludzie tyle na ten temat wiedzą, to wiedza na temat Star Citizena jest bardzo głęboko zakorzeniona w tej społeczności. Tak jest. Tak, to jest taki bardzo powszechny mit, jeśli chodzi o statki, ale to może temat statków poruszymy jako osobne pytanie, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia. Natomiast do Asmongolda to też mnie bardzo rozbawiło, jak on w czasie tej prezentacji zaczął pytać, czy to przypadkiem nie jest CGI, to co oni pokazali. Kompletnie... Co ma być? Live? Miało być to... No przecież to jest projekcja wszystko, tak? To nie istnieje, to tylko nam się wydaje. Oczywiście wyjaśniając to, do czego reagował Asmongold, było pokazem możliwości nowego, unikatowego silnika stworzonego przez CAG. On w tej chwili jeszcze nie jest wprowadzony, ale ma być wprowadzony w przyszłości. To jest wersja update'owana tego, co już mamy. To jest wersja rozwojowa tego silnika, tak to trzeba by pewnie ująć. To można powiedzieć, że to jest tak następna generacja, o.
To jest taki... Kropka dwa tego, co my mamy teraz, o. Wszystko wrócone o 360 stopni. A trzeba pamiętać, że na ostatnich, na Sony Citizen Coinie zapowiedzieli przecież, że no w końcu się może w przeciągu roku doczekamy Squadrona 42, a w międzyczasie będziemy dostawać praktycznie wszystkie feature'y, które są ze Squadronem związane, więc no będzie na co czekać. Przede wszystkim tak, nowy system mapy chociażby. Nie do końca tak. To feature'y, które były wymagane do stworzenia, znaczy, które były wymagane do Squadronu i zostały wprowadzone w Squadronie, my to dostaniemy jako stypę tego, że to już jest gotowe do Star Citizen. Na tej zasadzie trzeba tak na to patrzeć. Bo tak, w tym momencie trzeba pamiętać, że Squadron jest w fazie polerowania. Tak, trzeba pamiętać też, że CIG z tego, co ostatnio wyszło ze Star Citizen Leaksów, przeniosło dużą część deweloperów z pracy nad Squadronem do pracy nad Citizenem, tak? Tym naszym online'owym. To nawet nie wyszło z Leaksów. To było w trakcie streamu Saltiego Mike'a wszedł ten gość, który prowadził, Rich Tyler, o ile dobrze pamiętam, się nazywa facet, ten taki, co był jednym z prowadzących tą finalną prezentację, i on odpowiadał na pytania w jego streamie. I między innymi zapytał się Mike ich, czy jak to teraz będzie wyglądało, że co się stanie z tymi deweloperami. I facet odpowiedział w bardzo prosty, prosty sposób. We are back. Dokładnie. Czyli zostaną wszyscy rzuceni, wszystkie siły do robienia Star Citizena tego online. Ci, tak, którzy mogą, tak. Ci, którzy jest, powinni i mogą. Jest co robić, więc na pewno to nie jest tak, że ci ludzie w tej chwili stracą pracę, tak? Bo jest przerobią w końcu menu screena, także miejmy nadzieję, że menu startowe będzie lepsze. Dokładnie, nie będzie tego paskudnego Drake'a bez podwozia. Ludzie komplejnują za bardzo na ten temat, tak, co niektórzy. Priorities, brother, priorities. Tak. Drama na spektrum już była. Natomiast to ode mnie, co do tego, czy Star Citizen to scam, no to osobiście muszę powiedzieć, że to jest najpiękniejszy scam, w jaki kiedykolwiek grałem. Ciężko to nazwać jakkolwiek inaczej, no bo wszyscy myślą, że to jest scam, ale kurczę, każdy kto wchodzi, to nagle się okazuje, że... Zbierasz szczenę przez najbliższych kilka dni, tak? Z podłogi. Dokładnie, grając te wszystkie złe rzeczy, jakie go tam spotykają, ma taki syndrom sztokholmski, że nie potrafi po prostu się z tą grą rozstać. Tak jest. Przede wszystkim ta gra... To jest, tak jak wszyscy czasem się śmieją, to jest generator screenshotów. Dokładnie. Jedne z piękniejszych zdjęć, jakie można wykonać, że jak powiem, kosmosu, właśnie w Star Citizenie. Tym bardziej, mamy do dyspozycji naprawdę piękne wzory planet, gwiazd. Pięknie wyglądają same podróże międzygwiezdne. Była kiedyś taka historia, że ktoś wykonał screenshota w Star Citizenie, to było bodajże na Microtechu, i wrzucił to na jakieś forum fotograficzne. I ludzie nie byli w stanie tego odróżnić, że to jest w ogóle screenshot z gry. Myślę, że to jest rzeczywiste zdjęcie. No na zakończenie, ktokolwiek to ogląda, ja osobiście radzę patrzeć, czy Star Citizen to scam. Na te wszystkie tezy radzę patrzeć przez palce. Bo gra na razie nie jest perfekcyjna, ale no do skamu moim zdaniem jest jej bardzo daleko. Przede wszystkim działa w... Czekaj, jak to było? Że w 50% przypadków działa na 80%. Tak. Wy się nie znacie. Najważniejszy game loop w tej grze działa perfekcyjnie, sklep na stronie chodzi. Tak, można zostawiać pieniążki. I przede wszystkim to jest właśnie to, że ludzie też na to patrzą przez pryzmat tego Pledge Store'a, gdzie trzeba są właśnie te statki za prawdziwą walutę. I myślą, że masz taki paywall, nie możesz się rozwijać, nie masz tego progresu, tylko musisz płacić. No to już jest jedna wielka wirutna bzdura. Ponieważ nie każdy statek, poza tymi, które wchodzą aktualnie nowości, można spokojnie sobie w grze kupić. Tylko po prostu, no tak samo jak było to w innych grach tego typu. Grind i jeszcze raz grind. Grindujesz za mało, więcej by się zdało. Tutaj wkroczyłeś w drugie pytanie, które chwilę temu chciałem zadać.
normalnie, jakbyśmy się bez słów rozumieli. Czy potrzebuje wypasiony statek za $1,000,000, żeby grać w tą grę? Otóż i coś osiągnąć? Rybak. Potrzebna jest ci Avro Avrora i kawałek innego wora, bo tyle tak naprawdę. Trzeba mieć czymś, coś jak wozić i tyle. Na tym poziomie wystarczy i już jesteśmy usadzeni. Aurora chciałem ci zauważyć. Statek, tak. Tak, podstawowa paczka z grą. Teraz się zbliża i mam taką cichą nadzieję i przeczucie, że będziemy mieli dostęp do paczki startowej z LTI, czyli tego nowego naszego jakiegoś ksenolota. Chodzi o to, żeby mieć paczkę i ta paczka otwiera nam uniwersum możliwości tak naprawdę. W tym przypadku dam tutaj taki przykład. Ostatnio mieliśmy tą akcję w wersie z Miśkiem. Ty, Sergio, nie wiem, czy tam byłeś z nami, czy nie. Wtedy jak łupiliśmy M2, A1, A2 i tak dalej. To nie, chyba mnie nie było wtedy. To był przypadek dosłownie, że zrobiliśmy w ogóle tą misję, a zarobiliśmy praktycznie na każdy statek w grze po jednej misji. Oczywiście ta misja jest zbugowana, ale wyszło nam to tak. A przede wszystkim wiadomo, jest bardzo fajne, są fajne misje, gdzie faktycznie można jednym podejściem, nawet nie tyle misje, po prostu jak sobie roamujesz po polach asteroid, robisz scrapping i nagle ci wyskakuje 6890, czyli tych największych statków w tym momencie w grze, które mają ładownie wywalone po brzegi różnym ciekawym ładunkiem, który później spieniężą za grube miliony, tak? Tak, i możesz kupić sobie wtedy jeden z tych okrętów, które właśnie obrabowałeś i jest wszystko git. No. Oczywiście, dokładnie jeden, takie tak. Dwa skoki i jesteś ustawiony. Możesz powiedzieć, że nawet nie musisz za bardzo latać po bunkrach, ani robić innych misji, bo już po prostu kupujesz praktycznie co tam tak. Chcesz. I to wszystko z tego powodu zniknie w następnym patchu, ale tak swoją drogą zawsze znajdzie się nowa ścieżka na to, więc dokładnie. Nie ma problemu z tym. Dokładnie tak. No ja również osobiście uważam, że wystarczy tylko podstawowy statek, starter pack, kupiony jak najtaniej, a w zasadzie nawet nie potrzeba statku. Znaczy nie, nawet nie potrzeba statku moim zdaniem. Wystarczy, żeby mieć tylko paczkę z grą tak na dobrą sprawę. Polskich community Star Citizena międzynarodowych jest bardzo dużo, orgi są otwarte na wszystkich, no w tym również Task Force 32. Jeżeli ktoś by chciał z nami polatać, tutaj zapraszamy, tak? Do opisu wrzucimy link. Dokładnie, do sprawdzenia gry, do Discorda, wszystkie dane zamieścimy. Można się do kogokolwiek podłączyć, kto robi mining, kto robi salvage, kto robi bunkry. Każdy każdego chętnie przygarnie i można naprawdę, podłączając się do kogoś, zarobić sobie spokojnie na pierwszy statek, który rodzajów tam kosztuje. Rodzajów misji w tej grze jest po prostu multum. Długo by wymieniać, tutaj jeden z naszych, powiem, kolegów przygotował na ten temat całą prezentację, która nie mógł się zmieścić przy prezentacji na Pyrkonie, która miała trwać 45 minut, a mogłaby spokojnie trwać przeszło godzinę. Jeśli chodzi o gameplay loopy i co robić, to jest naprawdę osobny temat, bo no nie jesteśmy w stanie, myślę, że nawet w ciągu godziny, półtorej opowiedzieć o wszystkim. No, między innymi z uwagi na złożoność, tak, tych gameplay loopów. Więc temat podejmiemy w następnym odcinku, a teraz dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia już w następnej części naszej pogadanki na temat zbliżającego się wydarzenia IAE 2953. Nie wiem, o czym on mówi teraz. Nie wiem, o czym on rozmawia. No właśnie, ty Misiek, ty piłeś coś dzisiaj chyba.